Po pojedynkach w Międzyzdrojach i w Wieliczce, teraz czas na pojedynek w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie będziesz walczył 20 marca. Powiedz, od kiedy tak na dobrą sprawę przygotowujesz się już do tego pojedynku? Przygotowanie do pojedynku zacząłem już na początku roku, no praktycznie po walce 12 listopada w Międzyzdrojach z Tomasem Adamkiem. Troszeczkę tylko odpuściłem trening, cały czas tam się ruszałem, no robiłem siłownię gdzieś tam 3-4 razy w tygodniu, ten okres świąteczny taki był luźniejszy. No i tak na ostro wziąłem się za trening już od po nowym roku, od 3 stycznia, od poniedziałku już byłem na sali, robiłem po 9-10 treningów, także już praktycznie 8 tydzień jestem w treningu. Wcześniej miało być też, miałem takie sygnały, że mogłem zaboksować wcześniej, z tym, że no to nie wypaliło i tak cały czas podtrzymuję formę. Teraz przyjechałem do Warszawy, znaczy już wcześniej w sumie przyjeżdżałem na takie konsultacje, na technikę do mojego trenera Krzysztofa Kosydowskiego. Robiliśmy samą tarczę, powiedzmy, że przyjeżdżałem na 3 dni, robiliśmy 5 tarczy i jechałem do domu, bo tej techniki dla mnie no trzeba i właśnie to, co trener, ja w sumie współpracuję z trenerem niedługi czas, już tam do trzeciej bądź do czwartej walki razem się przygotowujemy. No ja mieszkam w Białymstoku, dlatego no ta współpraca nie jest tak na co dzień, dlatego przyjeżdżałem na takie konsultacje, żeby pracować nad moją techniką i łapać to, co trener ma dla mnie do przekazania. Myślę, że wygląda to coraz lepiej, z tym, że no wiadomo, że cały czas muszę ciężko pracować i mam nadzieję, że to jest dobra droga. Wydaje się, że przed tą ostatnią walką z Adamkiem miałeś lekkie problemy z wagą. Teraz wszystko jest już w porządku, nie ma tak dużej wagi, żeby potem w końcowej fazie przygotowań trzeba było sporo zbijać. No tak, muszę powiedzieć, że właśnie przed tamtą galą troszeczkę przyszło mi wagi, robiłem dużo siłowni i te wagi rzeczywiście trochę się nazbierało. Nie wiem, co miało wpływ wtedy na jakąś, nie wiem, czy słabszą, no ale w 10 rund przyboksowałem, ciężko mi było zerwać coś w tej walce. Myślę, że jeżeli no, byłbym w takiej normalnej swojej dyspozycji i kilka razy mocniej przyspieszając, ta walka mogłaby jakoś inaczej wyglądać, choć wygrałem ją wysoko na punkty. Tam dodatkowo mogę powiedzieć, że wpływ na jakieś przygotowanie mogło być miejsce, w którym była rozgrywana ta gala, znaczy 130 metrów pod ziemią. Na pewno była to troszeczkę jakaś nauczka taka i wziąłem się za dietę wraz z moim kolegą właśnie, dietetykiem Grzegorzem Koziołem, który rozpisał mi dietę. No i trzymam się tej diety, spadło mi parę ładnych kilogramów, praktycznie po treningu jestem już na wadze, ważę około 80 kilogramów. Co można zobaczyć, myślę, też na treningach, a na pewno ja czuję, jestem dużo szybszy, odstawiłem siłownię, także myślę, że to będzie miało lepsze przełożenie na moje też uderzenie. Na pewno wspólnie ze swoim szkoleniowcem Krzysztofem Kosedowskim, jak i sam, sporo analizujesz te swoje pojedynki, które już stoczyłeś, wiadomo, była to transmisja telewizyjna, można to sobie w dobrych warunkach obejrzeć. No i jakie wnioski z tych swoich ostatnich pojedynków, nad jakimi elementami trzeba popracować najbardziej? No te ostatnie walki, no właśnie te ostatnie walki były takie z zawodnikami troszeczkę wyższymi ode mnie, a w sumie to sporo wyższymi. No na pewno w pracy jest bardzo dużo, no ale tak jak mówiłem, przyjeżdżałem tutaj do Warszawy wraz z moim trenerem, analizowaliśmy te walki i błędy, jakie w nich popełniałem i cały czas właśnie na tarczy pracujemy nad tym. Trener, jestem jedynym zawodnikiem trenera, dlatego z czego się cieszę, dlatego mam 100% uwagi trenera i nieraz po 10, po 50 razy mi zwraca uwagę na jeden błąd. Wiem, że już sporo tych błędów wyeliminowałem, jednak no tak jak mówię, no bardzo dużo jeszcze pracy przede mną. Trener ma dla mnie naprawdę ciekawe rzeczy do przekazania. Myślę, że potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby ten mój boks wyglądał trochę inaczej, chociaż wydaje mi się, że i tak już jest coraz lepiej.
Nowym Dworze Mazowieckim twój pojedynek będzie trwał 6 rund. Wcześniej już walczyłeś na dłuższym dystansie. Skąd się wziął taki pomysł, że wracasz do 6 rundówek? No ja muszę powiedzieć, że to jest walka, powiedzmy, po jakiejś dłuższej przerwie, to będzie już w sumie 4 miesiące. 20 marca to będzie 4 miesiące, jak stoczyłem ostatnią walkę, także no to będzie taka walka na przetarcie, z tym, że no mówię, że ja sam wolałbym toczyć już pojedynki 8, 10 i 12 rundowe, a wiem, że taki pojedynek może stoczę właśnie 12 rundowy na koniec roku, czego bardzo bym chciał. I później z tego, co słyszałem, nie będziemy już schodzili do walk sześciorundowych, także no, cały czas musimy iść do przodu, walczyć te długie dystanse, gdyż muszę nabierać właśnie tego doświadczenia na tych dużych dystansach właśnie z twardymi i dobrymi rywalami. W związku z tym, że tak jak powiedziałeś, to jest walka na przetarcie, trochę też chyba słabszy niż ostatnio, tak można powiedzieć, trochę nie żałujesz tego? Można powiedzieć, z tym, że no, nigdy nie wiadomo, co tam w tym ringu się stanie. Ja na pewno nie lekceważę tego rywala, oglądałem jego walki. Na pewno jest twardy, no, jest moich warunków, idzie do przodu, nie boi się zadawać ciosów. I z tym, że no, myślę, że taki zawodnik powinien mi lepiej pasować niż na przykład taki, który stoi szczelnie schowany za gardą i nie odkrywa się, jest wtedy problem, żeby go uszczelić jakimś ciosem. No. Także no, nigdy nie wiadomo, co walka pokaże, nikogo nie można lekceważyć. No, zobaczymy, myślę, w ringu, jak to będzie wyglądało.